Hello, everybody, and welcome. My name is Hamilton Cook, Dr. Hamilton Cook, from the Oakshott Institute in Minneapolis, Minnesota. We're very delighted to have Bartosz Siemiatkowski here today, who's a noted authority on the Polish saber fighting in general, and is a published author, scholar, fencer, lifelong martial artist, and to add to that long list of titles, a movie star now in what's become a viral film for sword nerds and historians. And people interested in the history of Eastern Europe, Born for the Saber, which was done in partnership with the History Channel. We're very delighted to have him today. We're going to have a conversation about the Polish saber in general. A few words before we get into a hopefully a riveting conversation. I come here representing the Oakshott Institute. We're a 501c3 nonprofit organization. Our mission is to promote the interest in ancient arms and armor through a hands-on educational approach. We're all about the meaning of form and function with ancient arms and armor as a way to educate people on history. And we believe that history should be accessible to everybody, just as you can pick up an artifact and learn a great deal about it just by having it in your hand. And we believe that Mr. Siemiatkowski also agrees in this mission. I'll just say a little bit, it's really fascinating. We met a year ago today, almost like around March. Bartosz reached out to me via social media. I've been working on a Ottoman martial arts treatise, one of the only ones of its kind, dated from 1533, and recreating the combat techniques, particularly saber and shield, or just saber on its own. And we've been collaborating ever since. He's taught me a great deal. He's helped me interpret a great deal. And as a result, it's really borne fruit as a great collaborative partnership. For this conversation today, I will be asking some questions in English. Bartosz will be replying in Polish, where he can get into the real technical details of terminology related to the development and history of the Polish saber. And we will provide English subtitles for you viewers out there who do not know Polish. In addition, we'll provide some pictures of swords to demonstrate what we're talking about, and some of our photogrammetry work, that is 3D models of the weapons themselves. So I've done a great deal of talking. Thank you so much for coming, Bartosz. How are you doing today? I'm fine, thank you. Witam Państwa. Bardzo mi miło być dzisiaj razem z Państwem. No postaram się powiedzieć Państwu troszeczkę na temat polskiej szabli, bo szabla dla Polaka jest czymś porównywalnym do tego, czym jest szabla japońska, czyli potocznie nazywana kataną, czym jest Japończyka. Tak więc jest to broń bardzo mocno związana z naszą kulturą, z naszą tradycją. Polacy zaczęli używać szabli już od połowy XV wieku. Później stała się ona wraz z przybiciem króla Stefana Batorego pod koniec XVI wieku stała się ona symbolem stanu szlacheckiego. Tak więc dla wszystkich Polaków jest to broń wyjątkowa i od tamtego momentu na stałe związała się ona z historią naszego kraju, z historią naszej wojskowości. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł więcej na ten temat Państwu opowiedzieć. Tak więc jeszcze raz witam i myślę, że możemy przejść do konkretnych pytań. Okay, so I think that we can go through the questions. I'm ready. Excellent. That was a great introduction from what I was able to understand. historia and szabla, that's probably all I have. Wojna as well. So we're discussing the Polish saber today. Can you introduce what is a Polish saber? Is there just a single type of Polish saber? Is there something else to it? Tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, czym jest polska szabla? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie dlatego, że tak naprawdę my jako naród nie wytworzyliśmy swojego odrębnego typu szabli. Cała idea wojskowa na przełomie XVI i XVII wieku, czyli w czasach I Rzeczypospolitej, w czasach Unii Polsko-Litewskiej, to było łączenie zarówno technik wschodnich, jak i technik zachodnich. I możemy doszukiwać się takich elementów łączenia właśnie tych dwóch światów, zarówno w uzbrojeniu, jak i w uzbrojeniu ochronnym, w uzbrojeniu zaczepnym. Możemy doszukiwać się tego w konstrukcji i funkcjonowaniu naszej armii, naszej siły militarnej. Tak więc to, czym rzeczywiście Polacy wsławili się w tamtym czasie, to jest umiejętność łączenia tego, co wschodnie, z tym, co zachodnie i tworzenia swego rodzaju nowej jakości. Tak więc
Mówiąc o polskiej szabli, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jest to połączenie elementów wschodnich szabel z elementami z broni zachodniej, takich jak rapiery czy zachodnioeuropejskie dusaki. Tak więc choćby i pod tym względem, no, nie można bezpośrednio określić, czy jakaś szabla jest polska, czy nie jest polska. Polskie szable powstawały z połączenia elementów broni zarówno zachodnioeuropejskiej, jak i broni wschodniej, broni tureckiej. Tak więc jest to taki troszeczkę miks. No, chcąc odpowiedzieć na pytanie, jaka szabla, takim typem szabli najbardziej moim zdaniem odpowiednim dla tego, aby móc nazwać ją szablą polską, jest to typ szabli polsko-węgierskiej. Jest to szabla. Myślę, że tutaj będę miał możliwość. And I'll add here too, although I'm not understanding the Polish, we will have photos of things that we can show on the screen and the audience will be able to see. So. Okay, I understand. Tak więc jest to typ szabli polsko-węgierskiej o stosunkowo prostej rękojeści. Ta szabla wyposażona jest w poszczególne elementy. Tak więc rękojeść szabli, każdej szabli składa się z elementu właściwego, którym jest rękojeść, składa się z jelca, tak zwanego krzyża, składa się z kabłąka, czyli tego elementu chroniącego palce przed cięciem, składa się z wąsów. Funkcją wąsów jest to, aby zablokować szablę w pochwie oraz składa się czasami z takiego najbardziej charakterystycznego elementu, który wyróżnia te polskie szable, czyli z palucha. I ten paluch to jest rozwiązanie zachodnioeuropejskie, które zostało zapożyczone z broni zachodnioeuropejskiej. Wcześniej, już w wieku XVI pojawia się ten element w niemieckich rapierach, w niemieckich dusakach i on dopiero pod koniec wieku, w zasadzie na początku czy w okolicach drugiej połowy lat 20. wieku XVII zostaje wprowadzony do broni typu wschodniego, którą zapożyczyliśmy również z Węgier. Tak więc do szabli węgierskiej zaczęto dodawać element konstrukcyjny, którym jest paluch, zapożyczony właśnie z broni zachodniej, takiej jak sieczne rapiery czy właśnie dusaki. I to jest tak naprawdę najbardziej taki rodzaj broni kojarzony jako polski. Nazywany też jest często szablą husarską, choć ten termin jest nieco szerszy i on też w czasie rozkłada się inaczej, z tego względu, że te pierwsze szable husarskie, one rzeczywiście były to szable typu polsko-węgierskiego z tym skobelkiem, takim właśnie, w który wkładaliśmy kciuk, a później ta szabla husarska, taką, którą my rozumiemy dzisiaj, pięknie zdobiona, dekorowana, z takim większym, już troszeczkę innym rodzajem palucha, no to jest szabla tak naprawdę z początku XVIII wieku, tak więc to już jest schyłek potęgi państwa polskiego i te szable dzisiaj postrzegano jako szable husarskie, tak naprawdę To jest broń, która się zmieniała i na początku szablą husarską powinniśmy nazwać właśnie rodzaj szabli z typu polsko-węgierskiego, z kabłąkiem i z tym paluchem, który później ewoluował i na przestrzeni dwóch wieków zmienił się w taką bardziej dekorowaną formę, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach już postrzegana bezpośrednio jako ta szabla husarska, którą my doskonale znamy i którą sobie potrafimy wyobrazić z filmów i nie tylko. So, echoing the question that I answered or I asked originally, there's a certain kind of Polish saber that us in the sword community have become most familiar with. It's like almost an icon when we think of the Polish saber. It's one that has a what's called a thumb ring, and it has a knuckle bow. Usually, is an L or it comes across like this. It's become quite iconic as Poland's particular saber. This is the modern image, as it were. We really appreciate the weapon, but why is it an icon? Why is this something that we see, and what has made it so popular? No, to jest dość trudne pytanie, z tego względu, że trudne i łatwe z drugiej strony, z tego względu, że ta szabla była bardzo mocno zakorzeniona w naszej kulturze i szabla później już, bo ta legenda szabli tak naprawdę, ona zaczęła powstawać nieco później, ona zaczęła powstawać w czasach, kiedy Rzeczypospolita zniknęła z map Europy podczas zaborów rosyjskiego ze wschodu, austriackiego z południa i pruskiego, czyli niemieckiego z zachodu. To wydarzyło się
To wydarzyło się oczywiście pod koniec wieku VIII i trwało prawie przez 120 lat. I to w tamtym czasie ta legenda polskiej szabli, legenda polskich szermierzy, ona wzrastała. I... Can you hear me? Yes, we're breaking up a little bit, but now we're okay. Yep. Three. Continue, please. Tak więc, tak jak wspomniałem, ta legenda polskiej szabli, ona tak naprawdę powstała w czasie, kiedy Polska zniknęła z map Europy, czyli podczas zaborów ze wschodu zaatakowało nas państwo rosyjskie, od południa austriackie, natomiast od zachodu Prusy, czyli Niemcy. I w tamtym czasie ta chęć podtrzymania narodowej kultury, podtrzymania narodowego charakteru, utrzymania narodowych wartości, ona właśnie wtedy kształtowała się i wtedy ta szabla stała się takim symbolem stanu rycerskiego, symbolem polskości, symbolem naszej siły, symbolem naszej dumy. To był czas, w którym ta legenda szabli tak jakby najmocniej funkcjonowała i tak naprawdę pokłosiem tego podejścia była między innymi trylogia Henryka Sienkiewicza. On właśnie napisał tą książkę, napisał tą powieść Ku pokrzepieniu serc, czyli po to, aby ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, oni znowu poczuli się silni, oni znowu nabrali ochoty do walki, aby znowu odnaleźli w sobie tą dawną odwagę, dawną dumę, którą kiedyś reprezentowali ich przodkowie. Tak więc on stworzył trylogię właśnie po to, żeby dać tym ludziom tak jakby nadzieję, dać im siłę do walki i pokazać, że Polska przed zaborami znaczyła w świecie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Była jednym zresztą z mocarstw europejskich. Mało kto wie, że na mocy pokoju w Dewilinie, dotyczącego pokoju między Polską a państwem moskiewskim, czyli kończącego wojnę polsko-moskiewską w 1619 roku, Polska, terytorium Rzeczypospolitej, obojga narodów, osiągnęło terytorium o powierzchni 1 000 000 km². Tak więc to jest ogromna liczba i rzeczywiście w tamtym czasie no, Rzeczypospolita była potęgą i właśnie do tych czasów chciał nas przenieść Henryk Sienkiewicz, pisząc trylogię, i to chciał nam powiedzieć, to chciał nam przypomnieć i tym chciał tchnąć w nas ducha takiego patriotycznego. Excellent. Jeszcze rozwinę to troszeczkę, no bo to jest tylko część tej historii. Później już na razie, bo tak naprawdę kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest właśnie trylogia Henryka Sienkiewicza. Później na bazie tej powieści powstała trylogia znanego polskiego reżysera Jerzego Hoffmana, który zrealizował właśnie ją w sposób filmowy. No i to też stworzyło tak jakby tą legendę fantastycznych polskich szermierzy, chociaż ona tak naprawdę była bardzo mocno zakorzeniona w materiałach źródłowych. Do tej pory Rosjanie mówią, że którzy... We'll pause quickly. After you. Tak więc do tej pory na przykład na terenach państwa dzisiejszej Rosji, czyli z dawnego państwa moskiewskiego, funkcjonuje takie rozumienie, przynajmniej pośród tych ludzi, którzy tą szablą się zajmują, pośród kozaków donieckich i w ogóle tych odmian kozaków, którzy żyją na terenie państwa rosyjskiego, no to istnieje takie przeświadczenie, że Polak z szablą w ręku to było coś naprawdę wyjątkowego i że Polacy tą sztukę szermierczą opanowali do naprawdę na wysokim poziomie. Tak więc no, jest to też coś takiego, co gdzieś tam w kulturze przekazywanej ustnie zostało. Tak więc my mamy doskonałą świadomość tego, że jeżeli chodzi o władanie szablą, no to Polacy wiedli wśród tych wschodnich narodów prym i było to coś, co wyróżniało naszych rycerzy, wyróżniało polską szlachtę, właśnie umiejętność posługiwania się tą bronią, co tak naprawdę nie wynikało z jakichś specjalnych predyspozycji Polaków do tego rodzaju broni, a raczej ze sposobu edukacji, który w Polsce w tamtym czasie funkcjonował. I to był system edukacji oparty na doświadczeniu byłych żołnierzy, weteranów, i bardzo często po prostu rodziców, tak więc jednego, czyli ojca tak naprawdę. Z tego względu, że edukacja w tamtych czasach wyglądała następująco. Kiedy taki młody szlachcic, chłopak, kończył 7. rok życia, on został przekazywany pod opiekę ojca i ojciec w wypadku mniej zamożnych rodów szlacheckich uczył swojego syna rzemiosła wojskowego, ćwiczeń rycerskich, jazdy konnej, szermierki, strzelania z łuku, tych wszystkich elementów wyszkolenia rycerza, które w tamtym czasie były niezbędne.
Natomiast w wypadku zamożniejszych rodów szlacheckich było tak, że opłacano nauczyciela, tak zwanego preceptora, który zajmował się właśnie szkoleniem takiego chłopca. On oczywiście był opłacany, tam też był taki zwyczaj w dawnej Polsce, że takich oficerów czy takich żołnierzy można było zwerbować z tak zwanych alumnatów. Alumnatem nazywano takie miejsce, taki przyczółek dla byłych żołnierzy, którzy ze względu na zły stan zdrowia albo inne okoliczności nie mogli już służyć, natomiast mieli doświadczenie i mieli wiedzę wojskową i spośród takich ludzi również bywało, że zatrudniano właśnie takiego weterana, pod którego okiem szkolił się młody szlachcic, młody człowiek, młody rycerz i to wyglądało właśnie w ten sposób. Kolejnym obyczajem, który wpływał właśnie na tą doskonałość polskich szermierzy z przełomu XVI i XVII wieku, był obyczaj bicia się w kije, czyli tak zwanej gry w palcaty. Obyczaj ten polegał na tym, że podczas sądów i trybunałów zawiązywały się koła, podczas których bito się po prostu, używano kij do tego, żeby to jest taki, to był rodzaj takiego, powiedziałbym, zawodów sportowych. One oczywiście miały swój dość ciekawy przebieg, były oczywiście też krwawe z tego względu, że ten obyczaj miał służyć hartowaniu tej młodzieży. Tak więc to nie było tak, że oni się bawili tymi kijami, tylko rzeczywiście dochodziło tam do takich dość brutalnych scen. Zresztą mamy opisy z epoki na przykład dworzanina Jana III Sobieskiego, który był Francuzem, który opisuje, że po tych pojedynkach ludzie wychodzili z posiniaczonymi głowami, zakrwawieni, tak więc wiemy o tym, że te pojedynki na kije, one były dość brutalne i obyczaj po prostu tego wymagał po to, aby ta młodzież później mogła przystąpić do działań wojennych i nie bać się po prostu bólu, nie bać się rzeczy związanych właśnie z tym trudem i wysiłkiem. Tak więc to był taki bardzo, bardzo popularny zwyczaj, który sprzyjał właśnie temu wyszkoleniu szermierczego, czy szermierczemu szlachty. No i właśnie przez to, czyli te wszystkie czynniki. Po pierwsze rozpoczęcie nauki w wieku 7 lat, nieustanne szkolenie się pod okiem doświadczonego weterana, który miał swoje doświadczenia, doskonale znał pole walki, doskonale znał wojnę i mógł przekazać te wszystkie swoje przemyślenia i doświadczenie, które sam posiadał dalej naprzód. No i to tak naprawdę powodowało, że ten młody człowiek no od razu tak jakby wchodził w życie z wiedzą bezpośrednio z pola walki. On nie uczył się szermierki w szkołach szermierczych, tak jak na Zachodzie. On nie uczył się w salach, on nie uczył się od prywatnych mistrzów na indywidualnych opłacanych lekcjach. On dorastał razem z człowiekiem, który to wszystko mu przekazywał, który tego wszystkiego go uczył. I później poprzez obyczaj bicia się w kije miał możliwość na bazie sparingów sprawdzenia tych wszystkich swoich doświadczeń. Tak więc jeżeli przyjmujemy taki rozwój wydarzeń, że w każdym dworze, czyli w każdym miejscu, w którym dorastał szlachcic, był nauczyciel. Albo był nim ojciec, albo był nim były weteran. I teraz podczas sądów i trybunałów doświadczenia tych wszystkich ludzi z pola walki, tych wszystkich ludzi z tych wszystkich dworów, w których dorastali ci młodzi rycerze, one spotykały się w tym kole. I tam była ogromna możliwość tego, żeby podczas walki bezpiecznej stosunkowo, choć jednak brutalnej, sprawdzić te wszystkie metody, skonfrontować je, wymieszać, czyli stworzyć tak jakby system sparingów, który pozwalał na dojście do bardzo wysokiego stopnia wyszkolenia. I to było tak naprawdę elementem, które decydowało o sile i umiejętnościach tych polskich szermierzy, czyli nie jakieś specjalne predyspozycje, tylko system edukacji, który funkcjonował w tamtym momencie w danej Rzeczypospolitej. In the interest of time, I'd like to ask this question instead of the one that we had prepared. I think you've probably touched on the ways in which the saber became popular in not only the Commonwealth of Poland, but Eastern Europe as a whole. But I'm wondering if you can speak to this question. So a lot of Polish sabers in collections, including at the Oakshott Institute, where we have several Eastern European, a few Ottoman and some Polish sabers and some Hungarian sabers as well. I'm going to say that. They can be very plain, very unadorned, but they can also be very well decorated, you know, having jewels and gold upon them, having really well etched markings on them and so on and so forth.
Were Polish sabers at all considered art pieces? Were they symbols of status? Or did they serve another function? Czy funkcje, jaką pełniła szabla w dawnej Rzeczypospolitej, tych funkcji jest kilka. Z pewnością tą główną funkcją to było pokazanie przynależności do stanu szlacheckiego, ponieważ w dawnej Rzeczypospolitej prawo noszenia szabli przy boku miał tylko stan rycerski oraz mieszczanie trzech głównych polskich miast, czyli Warszawy, Krakowa i z tego, co się orientuje, Poznania. Tak więc tylko w tych miastach mieszczanie mieli możliwość chodzenia przy szabli, ponieważ ten rodzaj broni od czasów króla Stefana Batorego był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla stanu szlacheckiego, który był przedłużeniem stanu rycerskiego funkcjonującego w średniowieczu i którego był przedłużeniem. Tak więc ta rozmaitość polskich szabli i to, że niektóre są bardzo mocno dekorowane, z kolei inne są bardzo ubogie, wynikała też z majętności poszczególnego szlachcica. Z tego względu, że szlachta, która przynależała na przykład do szlachty zaściankowej albo do gołoty, czyli do bardzo, bardzo ubogiej szlachty, ona miała oczywiście prawo noszenia tej broni, tak samo jak prawo do głosu i tak dalej, no ale nie mogła sobie pozwolić na broń wysokiej jakości, ponieważ w tamtym czasie ta broń była piekielnie droga. Z drugiej strony, no ludzie, którzy przynależeli do magnaterii, czyli do tego stanu najbardziej zamożnego w Polsce, tak, który rządził już później na dobrą sprawę w zasadzie na równi z królem Rzeczypospolitą, no to byli nieprawdopodobnie majętni ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na największe kaprysy dotyczące wyglądu tej broni. Tak więc głównie tych polskich szabel czy rękojeści, one były wysadzane kamieniami drogocennymi, szlachetnymi, były złocone, były wykonywane ze stali bułatowej, ze stali damasceńskiej, tak więc no to były naprawdę nieprawdopodobnie drogie rzeczy, na które stać było nielicznych i ta różnorodność naszych szabel właśnie wynikała z tego, że jeden człowiek mógł sobie pozwolić na szablę no, bogato zdobioną, fantastyczną, piękną, z doskonałej stali, no to, natomiast drugi ze względu na jego majętność absolutnie nie był w stanie tego zrobić, tak więc zamawiał sobie taką szablę, na którą było go stać, która była bardzo prosta, miała prostą oprawę, miała służyć mu do obrony i ewentualnie do tego, żeby wykorzystać ją w czasie kampanii wojennej. Tak więc tak naprawdę z tego wynikało. Też ciekawy jest w ogóle sposób, w jaki dobierano szable, ponieważ na przełomie XVI i XVII wieku nie było unifikacji broni. Każdy szlachcic dobierał sobie broń do ręki indywidualnie, tak więc była to w ogóle kwestia bardzo, bardzo zindywidualizowana, bo też pamiętajmy, że każdy człowiek ma preferencje, nie ma szabli idealnej. Jeden będzie wolał walczyć tą szablą bardziej siłowo, drugi będzie wolał używać tej szabli bardziej finezyjnie, tak więc wszystkie parametry głowni, różnorodność tych głowni, różnorodność rękojeści, no to wynikało wszystko z indywidualnych preferencji, czyli z tego, że taki szlachcic na pewnym etapie swojego życia robił tą szablę po prostu sobie na zamówienie, do własnej ręki i wszystko miało być takie, jak on sobie zażyczył, czyli podporządkowane pod jego indywidualne preferencje. Excellent, thank you so much. How is the Polish saber appreciated today? How is it studied? And can you give us an insight into efforts to reconstruct how the Polish saber was used, and what's the future of the field? Like, what do you as a personal scholar, as a published author, what do you anticipate happening in the future as we do more research, as we experiment more, as we have things translated? No, tutaj odpowiem na to pytanie w ten sposób, że ta szabla staje się coraz bardziej popularna z tego względu, że no, my też prowadzimy takie działania. Ja jako badacz i również jako producent filmowy, którego ten temat jest bliski, no staram się w jak największym stopniu spopularyzować tę broń i pokazać, że sztuki walki to nie tylko Daleki Wschód, to nie tylko Chiny, to nie tylko Japonia, to nie tylko Tajlandia, to nie tylko Korea, ale to są również, to również właśnie Polska, Turcja, to również Włochy, fantastyczna szkoła szermiercza, to również Francja, to również Hiszpania. Tak więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby uświadomić ludzi, że sztuki walki
One nie funkcjonowały tylko na wschodzie, ale one zostały bardzo dobrze opracowane i bardzo dobrze opisane właśnie tutaj na Starym Kontynencie. No i to też jest piękne, że my możemy na nowo odkryć te wszystkie rzeczy. Ja uwielbiam ten moment, kiedy na przykład interpretuję jakiś manuskrypt, który został napisany na przykład 500 lat temu, no i mam możliwość przerzucenia opisu i czasami ilustracji już bezpośrednio na ruch, czyli ja tak jakby wskrzeszam te techniki, ja na nowo daję im życie. I dla mnie to jest fantastyczny moment, bo mogę potem podzielić się tymi efektami z ludźmi, którzy to oglądają i w ten sposób to popularyzować, ponieważ okazuje się, że nasi przodkowie, mieszkańcy Starego Kontynentu, no byli, jeżeli chodzi o wykorzystanie broni, no na bardzo wysokim poziomie, potrafili to robić perfekcyjnie i te techniki, które oni wtedy wymyślili, no stanowią doskonałą podwalinę nawet pod wykorzystanie jakiejś broni dzisiaj współcześnie, na przykład przez służby specjalne w postaci pałki teleskopowej te poszczególne techniki można zaadoptować pod ten cel. Tak więc no, ja mam nadzieję, że ta szabla cały czas będzie żywa i te wszystkie działania, które prowadzę i które prowadzimy tutaj razem, które prowadzimy w Polsce, no, mają służyć temu, żeby to gdzieś wróciło i nie tylko w takiej formie tradycyjnej poświęconej utrzymaniu i zachowaniu pamięci, ale o tej broni i o jej zastosowaniu, ale również w kontekście jakichś nowych możliwości wykorzystania tej wiedzy, którą pozostawili nam przodkowie. Tak więc z jednej strony jest to oczywiście podtrzymywanie tradycji i pamięci o naszych przodkach, z drugiej natomiast no, jest to też chęć dania drugiego życia tej broni i możliwości na zaistnienie jej na współczesnym, na przykład polu walki. W jakim stopniu? Excellent. Thank you so much. We very much appreciate it. This conversation wouldn't be complete without you demonstrating how a saber actually cuts. And I'm a little bit selfish because this is what I'm most interested in my not necessarily. I mean, and you can do so much with this type of work, right? You can go into art history more and an examination of the objects themselves. You can focus more on the ways in which they're used. But it's really excellent to meet someone who is in the middle of those two, who understands the form and function of a piece, and then also how it's used and is practicing it. So if you wouldn't mind just demonstrating a few cuts for our audience, we'd be very excited to see that. Oczywiście, że tak. Tak więc może na początek opowiem troszkę w ogóle o rodzajach tych cięć. Tak więc muszę tu sobie zrobić miejsce, żeby wam to pokazać. Tutaj mam przygotowaną broń. O, pokażę, jak wygląda broń. Typu polsko-węgierskiego, właśnie razem z tym elementem, o którym mówiłem, to jest właśnie paluch. W to miejsce wkładamy kciuk w ten sposób, delikatnie zadzierzgamy, zamykamy rękę i w ten sposób chwytamy szablę. Ona teraz jest zamknięta w naszej dłoni. Jak widzimy, rękojeść szabli jest dość krótka, to nie jest długa rękojeść, tylko ona jest stosunkowo krótka, żeby dłoń była zamknięta pomiędzy jelcem, podparciem pod małym palec i dodatkowym punktem podparcia, którym jest właśnie paluch. I dzięki temu mamy bardzo stabilny, mocny chwyt tej broni w momencie wykonywania bardzo silnych cięć z ramienia. Nie ma takiej możliwości, żeby ta szabla nam z ręki wypłynęła, uciekła. Tak więc tak, mamy dwie podstawowe kategorie cięć. Pierwszą kategorią to są cięcia długie, czyli cięcia wykonywane z całego ramienia. Cięcia przeciągane, one są wykonywane i z prawej, i z lewej strony. To są bardzo silne cięcia dedykowane właśnie do wykorzystania szabli, tak więc to są cięcia, które mają nieprawdopodobną energię i pozwalają na głęboką penetrację i tak naprawdę tylko i wyłącznie w wypadku tych długich, silnych cięć z ramienia, czy od dołu, czy z góry, mamy możliwość wykorzystania szywej głowni, szywizny głowni, bo tylko poprzez cięcie przeciągane, czyli poprzez cięcie, które nie zatrzymuje się w punkcie, tylko poprzez cięcie, które przechodzi przez ten punkt, jesteśmy w stanie wykorzystać szywiznę szabli. Tylko i wyłącznie poprzez cięcie przeciągane jesteśmy w stanie użyć konstrukcji broni, czyli użyć tego zamysłu, z którym ta broń była tworzona. Drugą kategorią są tak zwane półcięcia, czyli cięcia krótkie. One zatrzymują się wewnątrz piersi ciała przeciwnika. Już ich nie przeciągamy, tylko one zatrzymują się w środku. To więc nie jest to cięcie przeciągane długie, tylko cięcie zatrzymywane krótkie. To jest druga kategoria. No też należy powiedzieć o tym, że
sposób używania tych cięć jest uzależniony od dystansu, w którym się znajdujemy. Jeżeli jesteśmy w długim dystansie, przeważnie będziemy używać cięć przeciągalnych, długich. Natomiast jeżeli dystans się skraca, wtedy mamy mniej czasu na to, żeby przełożyć szablę, przełożyć broń i wtedy zaczynamy pracować właśnie sobie z cięciami krótkimi, które pozwalają na szybsze operowanie bronią i dzięki którym nie odsłaniamy się tak mocno przed przeciwnikiem. I trzecią kategorią cięć będzie to krojenie, czyli tak zwane cięcie w przód. Pierwszą jest długie cięcie, drugą jest półcięcie i trzecią kategorią jest krojenie, które wychodzi w przód. Tak więc wykonujemy je dokładnie tak samo jak cięcie, z tym, że to jest cięcie do przodu. Tniemy. To jest pierwszy wariant, to jest drugi wariant i to jest trzeci wariant. Tak samo jak kroimy chleb, na przykład jak kroimy sobie bochenek chleba, to pracujemy do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Pierwsze nazywamy cięciem, drugie nazywamy krojeniem. I tak samo jest dokładnie w wypadku szabli. Możemy ją ciąć do siebie i możemy wykonywać krojenia od siebie. Tak więc jest to broń, która pozwala na bardzo dużą różnorodność, na ogromne spektrum dowolności podczas walki. Nie jest to broń zachowana w jakichś tam sztywnych ramach, tylko broń, która pozwala na finezję, która pozwala na swobodę w działaniu i swobodę walki. Tak więc jest to wyjątkowa broń pod tym względem i broń, która pozwala na to, żeby tworzyć rzeczywiście kombinacje cięć podporządkowane i dedykowane bezpośrednio indywidualnemu szermierzowi, a nie sprecyzowane pod daną grupę. That was excellent to see. Thank you so much. We appreciate it. And it's, as we're all, you know, in quarantine or at home, it's difficult to play with swords inside. So we also appreciate the risk you've taken demonstrating. I would like to show more, but unfortunately, I don't have enough space in my room. So very difficult. Yeah. I have to say that most important in fencing are not cuts and hand, but legs. So in legs is everything. The distance is in legs. The whole work of body is in legs. So this was the part which I couldn't show you, unfortunately, but I hope that I will have chance maybe in another meeting. Absolutely. So, yeah. That would be excellent, yeah. Again, you'd find people in Twin Cities who would very much agree with that statement. So that's, you're in good company. Well, Bartosz, thank you so much for attending, for sharing with us your wisdom and experience in this really incredible field of research. We're very delighted to have you and to have had this talk. We will be hosting a live Q&A event on the 26th, in which you'll make an appearance, and we'll have an interpreter from the University of Minnesota who will help us out. So if you can get into the details in Polish and describe things with the proper terminology, and we'll be able to express them. We're very excited for that event, and we hope the viewers out there enjoy what we've had today, and we look forward to speaking with you later in March. Thank you so much. Great, and I'm waiting for the meeting in March. Right. It'll be really excellent. So. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye.